Hej kochani, z tej strony Ewa, witajcie na kanale Selen. Zobaczcie, dzisiaj laleczki LOL Surprise będą korzystać z toalety. Z takiej dosyć innej toalety, jak widzicie, każda ma inny kolor. No i o co tu chodzi? Także kochani, jeżeli jesteście ciekawi, co to w ogóle są za toalety i jak to wszystko będzie wyglądać i przebiegać, koniecznie oglądajcie dalej! Dziewczyny, ale jestem podekscytowana! No normalnie słyszałam, że te toalety kolorowe są po prostu hitem! A ja to tak trochę nie jestem przekonana. Co to za pomysł, jakieś kolorowe toalety? O co w tym w ogóle chodzi? Bo naprawdę za bardzo nie wiem. Dziewczyny, no przecież właśnie o to w tym chodzi, żebyście były takie niepewne, zdziwione w środku. Już Wam mówię, jest glutek, kolorowy glutek i o to właśnie chodzi, w tym jest cała zabawa. To co, niech każda z nas wybierze sobie swoją toaletkę i zaraz to wszystko rozgryziemy. Ale śmiesznie! No dobra, no to ja bym chciała zieloną, ja chcę zieloną! Dobra, no niech Wam będzie. Ja sobie wezmę na przykład żółtą. To ja wezmę sobie czerwoną. Okej, to ja niebieską, nawet tak w sumie pod kolor. No to zobaczmy, co to w ogóle takiego jest. No naprawdę wygląda jak toaleta. No dobra, no to chyba tutaj trzeba otworzyć. Jejka, troszeczkę się boję, co to może być? O jeny, naprawdę tu jest glutek. No nieźle, ale czy da się to wyciągnąć? Ale śmiesznie. Czy to w ogóle wyjdzie, czy nie wyjdzie? Dziewczyny, trochę się boję. O, powolutku wychodzi. O rany, ale to dziwnie wygląda. No dobra, no to uwaga, uwaga, uwaga. Czy da się to wyciągnąć? O, ale się dziwnie ciągnie. Dobra, może jak pociągniemy, to wyjdzie lepiej. I uwaga, coraz więcej wyciągnęłyśmy. Dziewczyny, zobaczcie. O rany, ale to się ciągnie. Ale śmieszny jest ten glutek. Jeszcze trochę i wyciągniemy cały. Udało się! Zobaczcie, ale fajny glutek, ale się trzyma. Trochę mi przypomina kisiel albo budyń, ale ma fajną konsystencję. Nie można tego za bardzo porozciągać, ale jest naprawdę przyjemny w dotyku i nie pozostawia żadnych smug na dłoniach, ale ciekawe. No to teraz zobaczmy, jak to będzie w przypadku zielonej toaletki. No to uwaga, uwaga, otwieramy i zobaczymy, czy w tym przypadku będzie łatwiej, czy podobnie ciężko z wyciągnięciem. O, rany, no jest całkiem podobnie. A nie, o wiele szybciej idzie, o rany. Ale super, zobaczcie dziewczyny, już prawie mamy całego glutka. No nieźle. O, już za chwilę będzie cały, ale fajnie. Dobra, to musimy być cierpliwe. Jeszcze troszeczkę. No to wyciągamy, wyciągamy, wyciągamy. I uwaga dziewczyny, zaraz będzie już całość. Zobaczcie, przepołowiło się, ale to nic. Ważne, że już prawie mamy całego glutka. No co, już nie wyjdzie? Trzeba uważać, no nieźle. No dobra, może na razie nam tyle wystarczy. Warto właśnie wiedzieć, czy to się odrywa, czy nie, ale zobaczcie, kolor jest przepiękny i intensywny. Są takie fajne, świecące te glutki. Dobra, to teraz czas sięgnąć po niebieską toaletę, ale to są ciekawe kolorki i naprawdę intensywne. Dobra, no to staramy się wyciągnąć tym razem niebieskiego gluta. No, trochę jest śmieszny. Dobra, no to co? Delikatnie, żeby tym razem nam się nic nie urwało. No i zobaczmy, jak to będzie wyglądać po wyciągnięciu.
Zobaczcie, to jest naprawdę mega intensywny niebieski kolor. Dobra, to zobaczmy jeszcze, jak to będzie wyglądać przy czerwonym kolorku. No to otwieramy. No i co to będzie? Ale intensywny, zobaczcie. O, naprawdę bardzo. Chyba jest taki najbardziej, najbardziej taki naprawdę jaskrawy od całej reszty. Dobra, no to wyciągamy. Jejka, ale te glutki są naprawdę mega dziwne. Ale zobaczcie, o, ale ten się łatwo wyciąga, zobaczcie. Wystarczy pociągnąć i już, zaraz cały wyciągniemy, ale ten było łatwo wyciągnąć, zobaczcie. Raz, dwa, trzy i... Mamy to! Jej! Drugi glutek, którego tak łatwo się dało wyciągnąć. Zobaczcie, jak to super wygląda. Jest naprawdę śmieszne do dotyku, ale naprawdę przyjemne. Zobaczcie, nie mam żadnych smug na dłoniach. Super, prawda? Możemy się bawić godzinami tymi glutami. No powiem Wam, że naprawdę jestem nimi pozytywnie zaskoczona. Dobra, dziewczyny, nie było tak źle, ale może zobaczmy, czy da się to łatwo schować, bo mam nadzieję, że tak. No to sprawdźmy chociażby przy żółtym glutku. Jak to będzie wyglądać? Czy się uda to włożyć? Czy będzie ciężko? Zaraz zobaczymy. No zobaczcie, na razie idzie to jako tako. Zobaczmy, zobaczmy, jak to się potoczy. Wystarczy po prostu powciskać te gluty do środka i powinno dać radę. Zobaczcie, wchodzą te glutki do środka bez żadnego problemu. Tym bardziej, jeżeli nawet coś nam się urwie, to to po chwili razem się znowu połączy, więc nie ma strachu, że coś zepsujemy, bo to przecież tylko glutek, a nie żadna poważna, mocna konsystencja. Zobaczcie, widzicie? Raz, dwa, trzy... I już praktycznie mamy całość schowaną. No, nasze takie resztki nam zostały, zobaczcie. O, dosłownie 5 sekund i mamy schowane i możemy zakręcić. I gotowe! No to włóżmy jeszcze całą resztę naszych glutków, żeby zobaczyć, czy na pewno każdy będzie tak super się chował. Zobaczcie, z zielonym tak, że nie ma najmniejszego problemu. Raz, dwa, trzy i mamy to schowane. Zobaczcie, o, super. Mamy to, zakręcamy i już zamknięte. To teraz zobaczmy, co z naszym niebieskim. Uwaga, uwaga, da się też go szybko schować, zaraz się wszystko okaże. No to bądźmy cierpliwi, wkładamy, wkładamy. A to śmieszne dźwięki wydaje. Naprawdę takie jakby ktoś, jakby komuś się coś wymsknęło. Nie będę dokańczać, bo myślę, że każdy się domyśla, co to są za dźwięki śmieszne. Ale zobaczcie, znowu bardzo szybko, nawet się nie zorientowałam, kiedy udało nam się schować niebieski. No i teraz zobaczcie, znowu mamy, tak jak przy żółtym, czerwony się wyciągnął cały. Więc zobaczmy. Czy czerwony tak samo szybciutko, jak żółty się schowa? A może nawet szybciej? Kto wie, kto wie. Dobra, no to... No, zobaczcie, nawet Wam powiem, że trochę szybciej chyba czerwonemu idzie. Spójrzcie. Już mamy praktycznie prawie cały już schowany. Może dlatego, że jest taki bardziej węższy, widzicie? Pach! I już mamy schowany. Ta-dam! Kochani, to wszystko na dzisiaj. Dajcie koniecznie znać, co sądzicie o tych toaletkach i o glutkach. Moim zdaniem są naprawdę super. Jeżeli filmik Wam się podobał, no to czekam na Wasze łapki w górze. A jeżeli macie ochotę być na bieżąco z każdym nowym filmem, bajką czy unboxingiem, kliknijcie subskrybuj. A my się widzimy już następnym razem. Do zobaczenia, buziaki, pa, pa!